Przed rozpoczęciem układania nawierzchni DecoStone należy wydzielić odpowiednie powierzchnie robocze na terenie budowy oraz sprawdzić prognozę pogody, aby uniknąć deszczu. Przed rozpoczęciem układania konieczne jest zaplanowanie i wykonanie przerw dylatacyjnych poprzez rozmieszczenie listew dylatacyjnych, kostki kamiennej lub brukowej. Wymiary zdylatowanych pól muszą uwzględniać regularny układ powierzchni i zasady rozmieszczenia dylatacji. Maksymalna długość pól nie może być większa niż 23-krotność grubości nawierzchni i nie powinna przekraczać jednej i jednej drugiej szerokości. Doskonałe komponowanie się DecoStone z innymi materiałami, kostka brukowa, drewno, kamień, pozwala na stworzenie pól, które pozwolą na dostęp do podziemnej infrastruktury. Jeśli istnieje taka potrzeba, nawierzchnie DecoStone mogą zostać uzbrojone w celu podwyższenia ich nośności. Przed wylaniem DecoStone należy zabezpieczyć przylegające powierzchnie przed zabrudzeniem poprzez zastosowanie płynnej powłoki zabezpieczającej lub folii polietylenowej. W centrum miasta należy pamiętać o zabezpieczeniu przyległej architektury, ławek i tym podobnych. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu placu budowy przed dostępem niepowołanych osób oraz przewidzieć i umożliwić bezproblemowy dojazd betonowozu.